Wszyscy jesteśmy jak my, czy super gość! Dzisiaj jest z nami ktoś, kto ma dokładnie takiego samego sportowego ducha jak ja. Przed nami Szymon Urbański. Szymon, jaki sport uprawiasz? Ja trenuję crossfit. Co? Na czym to polega? Crossfit nie ma takiej dokładnej definicji, ale jest to mniej więcej takie pomieszanie kilku dyscyplin, czyli tam ćwiczeń wytrzymałościowych, takich jak bieganie, gimnastyki i podnoszenia ciężarów. Chodzi o wyrobienie rzeźby? Nie, nie o to chodzi w crossficie. W crossficie raczej chodzi o wyrobienie siły oraz wytrzymałości, aby na przykład na zawodach zrobić jak najszybszy czas, czy jak najwięcej powtórzeń w jakimś treningu. Okej, super. A ile ćwiczysz? No około 5 razy w tygodniu, co najmniej. To tak, no, tak jak ja. My też, Natka, nie? Nawet więcej. Jakie 5? Około 2 godzin dziennie jestem w klubie. Okej, okay, a... no dobrze. Czyli imprezowicz taki. Klubie crossfitowym. A kto zainspirował ciebie do trenowania? Tak naprawdę moja cała rodzina. Jakiś sport trenuje. Brat był piłkarzem. Moja mama jest instruktorką fitnessu, moja siostra akrobatką, no więc jakoś tam też chciałem coś robić, można powiedzieć. To powiedz, ile przysiadów możesz zrobić w minutę? No, myślę, że w minutę około 100. Ile? 100. To dużo, dziewczyny. 100 w minutę. 100 w minutę. No to takie szybkie, raz, dwa, trzy, nie? No szok, to jest prawda, że to jest szok, ale wracając do zawodów, są jakieś zawody, tak? Crossfitowe? Tak, tak. Okej, okay, a jakie tam są na przykład konkurencje? Tak? Na każdych są inne, bo no, skoro nie ma definicji crossfitu, to na zawodach może być wszystko. Mogłem dać na przykład pływanie w basenie, wychodzenie z basenu i zrobienie na przykład 100 przysiadów. Ale czekaj, czyli przyjeżdżasz na takie zawody i nie wiesz, jakie będą konkurencje? Nie, nigdy nie wiem. Przyjeżdżasz i na przykład ktoś przychodzi i mówi: a dzisiaj to płyniemy kilometr w minutę. Znaczy no, nie ma określonego czasu. Jest na przykład, że na czas, czyli jak najszybciej, albo jak najwięcej w danym czasie. Czyli trenujesz wszystko? No staram się, żeby być przygotowany pod wszystko. Tak, to o to chodzi w crossficie. To pewnie nieźle się męczysz przy tym. Masz dopiero 15 lat i z tego co wiemy, dostałeś się na bardzo prestiżowe zawody. CrossFit Games, tak to się nazywa? Tak, dokładnie. No CrossFit Games to tak można by przyrównać do mistrzostw świata w crossficie. Wow. I jesteś pierwszym chłopakiem Polakiem, który na nich był. W pierwszym etapie zająłem 17 miejsce na świecie, w drugim etapie 19. Wow! Brawo! Pięknie! A w Polsce? W Polsce właśnie. No, w Polsce byłem najlepszy. Wow! No to może w takim razie porównamy nasze bicepsy. Co ty na to? Ja was nie będę zawstydzała, ja swoich nie pokazuję. To co, porównamy? Chodź. Żartuję, ja wam mogę pokazać. Ale... No nie, dobra, wygrał. A to ja mam nie pytanie. Mam, pytań. Mam tu cokolwiek? No, no pewnie, o! Mówisz, że crossfit to przede wszystkim siła, więc ja mam dla ciebie wyzwanie. Czy mógłbyś podnieść którąś z dziewczynek, która by chciała? Ja. Dobra, pierwsza. Lila. Ale... Ale właśnie jedną ręką. Tak. Myślę, że... Podejmiesz wyzwanie? Da radę, to podejmę wyzwanie. Ekstra. Okay. Oczyścić ci trochę przestrzeń. Hej. Jestem Szymon. Tak, o, myślę, że to... Ja chcę to. Dobra. Albo... Ile to waży? To, halo? To pisze. Jest napisane. Tutaj, o, dobrze? Dobra. Mogła? Daj tutaj rękę. O rany. O nie. O nie, 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 o nie. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O Jezu.
odważysz? Nie. To szkoda. Brawo, super. Dziękuję. Miałeś wszystkie moje wątpliwości. Ile musimy ćwiczyć, żeby coś takiego osiągnąć? Całe życie. Tak mniej więcej. To może ja wam pokażę to, co zawsze robię przed treningiem, rozgrzewkę. O, to jest dobra, super. Ekstra. Potrzebujesz tego? Nie. A więc teraz przysiady. Stań się bokiem. Nogi na szerokość bioder, plecy proste. Schodzimy poniżej linii kolan. Kilka powtórzeń. Cięższą wersją przysiadu jest przysiad na jednej nodze. No na pewno. Następna rzecz to pompki. Kładziemy się na ziemi, wybieramy swoją szerokość rąk i wypychamy się w górę. Łatwiejszą wersją tego ćwiczenia są pompki na kolanach. Zapytamy kolana. I robimy dokładnie to samo. To sobie siedzi. I na koniec ćwiczenie, które każdy zna, czyli pajacyki. Okej, to była rozgrzewka. Świetnie wam poszło, dziewczyny. Dzięki. Janka. Wykonujcie tą rozgrzewkę codziennie przed pójściem do szkoły, a będziecie wyglądać tak, jak nasz Szymon.